jakiś facet źle się z tobą wozi. Weź go do wozi, wyślij go do wozi. Film Jak się pozbyć celulitu jest przede wszystkim komedią bezprzymiotnikową. Ona ma w sobie pewne elementy czarnego humoru, natomiast nie jest stricte czarną komedią. Tam są też wątki, powiedzmy, lekko sensacyjne czy kryminalne, ale generalnie to jest historia o trzech kobietach, które będąc przekonane, że mężczyźni, a przynajmniej część mężczyzn, których napotykają na swojej drodze, czynią zło, postanowią zaprowadzić porządek. Gdybym miał porównać do wcześniejszych filmów, w które byłem zamieszany, które napisałem, to bym powiedział, że to jest akcja trochę jak z Ciała, z bohaterkami, jak z Ladies. To jest w ogóle bardzo ciekawe zadanie, takie wyzwanie intelektualne, zrobienie kina rozrywkowego w Polsce, które jest filmem dla nieco bardziej ambitnego intelektualnie i kulturowo widza. Zawsze mnie to ciekawiło i zawsze próbowałem, żeby te filmy, które robię, miały kilka warstw odbioru, to znaczy w tej najprostszej, żeby śmieszyły widza, który idzie do kina po to, żeby przeżyć, nazwijmy to, proste wzruszenia w postaci tego, że ktoś komuś rzuca tort w pysk, ale też chciałem, żeby w tych filmach zawsze była jakaś taka warstwa, która wymaga pewnej umiejętności odczytywania kodów kulturowych. W tym roku mamy rozpocząć zdjęcia do nowego wspólnego projektu mojej firmy Sam Graal i Warner Bros. To jest komedia obyczajowa, którą napisałem wspólnie z Saszą Hararim. To jest amerykański filmowiec, który wyprodukował między innymi The Doors Oliviera Stone'a. I jak tak los zdarzył, że myśmy się poznali, zaprzyjaźnili i jednym z efektów tej znajomości jest napisany przez nas wspólnie scenariusz, który Warnerowi się spodobał i chcemy go nakręcić w tym roku. Mam ciągle problem, ponieważ chcę znaleźć reżysera do tego projektu, bo ja nie chcę go robić. W 2011, nie kręcić żadnego filmu jako reżyser, bo mam w planach napisanie kilku projektów i po prostu nie starczy mi czasu. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś twórczego reżysera, który zechce wziąć ten projekt, a ja będę mógł się polenić. Naprawdę, ja chyba jestem w głębi duszy, ciągle jestem leniem, który wpadł w jakieś sidła pracoholizmu. To bardzo trudno jest krótko i zwięźle odpowiedzieć na pytanie, czy dobrze jest być w jednym projekcie scenarzystą, reżyserem i producentem. To jest bardzo męczące, prawdę mówiąc, i tylko tak z zewnątrz to fajnie wygląda, bo to tak wygląda, że zagarnął wszystkie funkcje i na pewno jest mu wygodnie, ale ja bardzo wiele zapłaciłem w tym roku za to, łącznie z jakimś wyniszczeniem zdrowia, i czy to fizycznego, czy też psychicznego, bo stres związany z tymi trzema funkcjami jest ogromny. To znaczy, trzeba mieć naprawdę, naprawdę twardą skórę na tyłku, żeby to wszystko wytrzymać, bo to naprawdę już na plakacie, jak jest na plakacie, są wymienione te funkcje, to ładnie brzmi, ale jest tyle momentów, w których człowiek ma ochotę uciec, zażyć się w jakąś mysią dziurę i powiedzieć, dajcie mi spokój, nie jestem w stanie już znieść tej odpowiedzialności i finansowej, i prawnej, i takiej czysto ludzkiej, bo wiele osób związało ze mną i z moją firmą swoje życie.